Można powiedzieć, że idę teraz z głową w chmurach. Pogoda się popsuła, widoczność ograniczona do 100 metrów, a przede mną śnieżne kotły, tak więc najpierw może w schronisku coś zjem i może pogoda się poprawi. Coraz gęściej. Chyba nad śnieżnymi kotłami czy coś takiego. Swoją nazwę. Myłeczka, to nie schronisko, nie wiem co to jest. Po przeczekaniu deszczu jesteśmy na śnieżnych kotłach. Nazwa pochodzi z tego, że długo się tutaj utrzymują płaty śniegu, nawet do końca sierpnia albo cały rok. Tu powinno być widać piękny krajobraz, ale niestety z uwagi na zachmurzenie, jeszcze poczekamy, nic nie widać. Tu widać wielki spadek. Niestety dochodzi godzina 14, a ja na śnieżnych kotłach nie mogę tu dłużej czekać. Mówi się trudno, nie można w życiu wszystkiego. Bardziej efektowne to są. Jeszcze tak się kiwał. No to miał szczęście wielkie. Ile to coś? Coś trochę. No dziękuję. Albo w locie sobie zrobić. Zawsze rzucić się i... Tak, i porozmawiać. No, nie ma. Wiesz, to odmglimy tylko, ale że... Ale tak, a ja wiem, to będzie widać? Będzie. I tak strasznie wygląda, ale tam widać jeszcze takie ściany. Coś tam się przyjaźni. Co tam dzieciaki? Idziemy dalej. Widzicie co? Proszę widzieć. Tutaj trochę widać.
Polecam przyjechać do Śnieżnych Kotów w dzień niepochmurny. Tyle tylko mogę powiedzieć. Do następnej atrakcji kieruję się. Thank you.